Wir lesen vier Abschnitte. Nein, wir lesen Abschnitte aus Epheser 4 und 5. Czytamy fragmenty z listu do Efezjan z 4 i z 5 rozdziału. Epheser 4, Vers 1 bis 4. Efezjan 4, rozdział od 1 do 4 wiersza. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha wspólnie w pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Kapitel 5, Vers 1 und 2. 5 rozdział, 1 i 2 wiersz. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie, samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Vers 8, 8 wiersz. Bis 10. Do 10. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Vers 15 bis 19, bis 20. Od 15 do 20. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, wie wir uns als Kinder Gottes in der Familie zu verhalten haben. Wczoraj zajmowaliśmy się tym, jak jako dzieci mamy zachowywać się w naszej rodzinie. Heute wollen wir uns beschäftigen, wie wir uns als Kinder Gottes miteinander verhalten. Dzisiaj chcemy się zająć tym, jak jako dzieci Boże, czy jako wierzący mamy zachować się względem siebie nawzajem. Den ersten Vers, den wir gelesen haben, der heißt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Czwarty rozdział, wiersz pierwszy mówi tak, napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi to na powołanie wasze. Es geht also um einen würdigen Wandel. Chodzi więc o godne postępowanie. Wir finden im Worte Gottes viermal, dass wir zu einem würdigen Wandel aufgefordert werden. Słowie Bożym znajdziemy cztery razy to, że jesteśmy wzywani do tego, abyśmy godnie czegoś postępowali. Tak jak tutaj jest, przystoi na i tak jest w niemieckim, że godnie, jak, znaczy, abyście postępowali godnie powołania waszego. Jedes Mal in einem unterschiedlichen Zusammenhang. I za każdym razem występuje to w różnym kontekście. Hier wird uns vorgestellt der würdige Wandel in Bezug auf unsere Berufung. Tutaj to jest nam przedstawione to godne postępowanie w stosunku do naszego powołania. Bevor wir näher darauf eingehen, wollte ich erst diese anderen Stellen vorstellen. Zanim jeszcze bardziej się tym zajmiemy, chciałbym przedstawić jeszcze te inne miejsca. In Philipper 1, Vers 27, Filipian 1, czy pierwszy rozdział, 27 wiersz? Heißt es, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Damit sei es, dass ich komme und euch sehe und abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was,
że stoicie w jednym duchu jednomyślnie, walcząc z połem za wiarą Ewangelii. Das Evangelium ist die gute Botschaft für Menschen, die noch nicht den Heiland kennen. Ewangelia jest tą dobrą nowiną dla ludzi, którzy nie znają jeszcze Zbawiciela. Und es ist ja unser Wunsch und Gebet, dass noch viele Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Jest to też naszym pragnieniem i naszą modlitwą, aby wielu ludzi jeszcze doszło do wiary w Pana Jezusa i poznania Jego. Hier wird uns gezeigt, dass dieses von unserem Wandel mit abhängt. Tutaj jest nam powiedziane, że ta sprawa zależy również od naszego postępowania. Sicherlich kann nur die Gnade Gottes einen Menschen zur Buße und zum Glauben bringen. Z pewnością jedynie łaska Boża potrafi człowieka doprowadzić do pokuty i do wiary. Aber Gott möchte uns benutzen, dass wir für andere Menschen zum Segen sind. Ale Bóg pragnie użyć nas, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi. Und hier wird den Philippern vorgestellt, dass sie in einem Geist feststehen sollen. I tutaj tym Filipianom jest powiedziane, aby stali w jednym duchu wzmocnieni, czy stali mocno w jednym duchu. Indem ihr mit einer Seele mitkämpft in dem Glauben des Evangeliums. Aby jednomyślnie albo jedną duszą walczyli z połem za wiarą Ewangelii. Damit der Herr sein Wort segnen kann, aby Pan mógł błogosławić swoje słowo, ist es notwendig, dass die Herzen der Kinder Gottes miteinander in Harmonie sind. To jest konieczną rzeczą to, aby serca wierzących mogły być w harmonii ze sobą. Es ist hier von einem Geist die Rede und von einer Seele. Jest tu mowa o jednym duchu i to drugie słowo jednomyślnie o jednej duszy jest w niemieckim. Wir alle besitzen den Heiligen Geist, die wir wiedergeboren sind. My wszyscy posiadamy Ducha Świętego, ilu z nas jest na nowo narodzonych. Und der Heilige Geist möchte wirken, dass wir auch eine gleiche Gesinnung offenbaren. Duch Święty pragnie zdziałać to, abyśmy objawiali też to samo usposobienie. Dass unser Denken und unser Empfinden übereinstimmt mit den Gedanken des Herrn. Aby nasze myślenie i także nasze odczuwanie było zgodne z tym, jakie miał Pan. Das ist nicht immer so leicht. To nie zawsze jest całkiem proste. Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen. My wszyscy mamy swoje wyobraźnie. Unsere eigenen Empfindungen. Nasze własne uczucia. Und deswegen wird den Philippern hier das so ernst vor die Herzen gestellt. Dlatego to tym Filipianom jest w tak poważny sposób przedstawione przed ich serca. Und sie werden dann im zweiten Kapitel ermahnt, Vers 1. I w drugim rozdziale są napominani w wierszu pierwszym. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Einmütig eines Sinnes. Jednomyślni i tego samego usposobienia. Der Apostel Paulus konnte viel Positives von den Philippern berichten. Apostoł Paweł mógł o wiele dobrych, pozytywnych rzeczy wspomnieć o tych wierzących z Filipi. Und doch lag dieser Mangel vor. A jednak ten brak znajdował się wśród nich. Und zwar auch bei solchen, die mit dem Evangelium mitgekämpft hatten. Także wśród tych, którzy walczyli razem z Ewangelii. In Kapitel 4, Vers 2 wird uns vorgestellt. W czwartym rozdziale, w drugim wierszu jest powiedziane. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Sie hatten mit dem Apostel im Evangelium gearbeitet. One razem pracowały z apostołem Pawłem
pracy dla Ewangelii. Und doch waren sie nicht gleichgesinnt. A jednak nie były one jednomyślne. Es werden uns keine Einzelheiten dazu berichtet. Nie jest nam przedstawiona żadna szczegóła tych spraw. Aber wir können entnehmen, dass das hinderlich war für die Ausbreitung des Evangeliums. Ale możemy jednak wnioskować, że takie ich usposobienie było przeszkodą dla rozpowszechniania Ewangelii. Der Apostel Paulus stellt ihnen dann den Herrn Jesus vor. I apostoł Paweł przedstawia im jako następstwo tego Pana Jezusa. Wie er sich erniedrigt hat. Jak on się uniżył siebie, jak on samego siebie uniżył. Wie er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. I jak był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Und nur die Liebe zu dem Herrn Jesus kann uns Kraft und Gnade geben. Jedynie miłość do Pana Jezusa może dać nam siłę i łaskę ku temu, dass wir einerlei gesinnt sind. Abyśmy byli jednomyślni. Oder wie wir es lesen, wandeln würdig des Evangeliums. Albo tak jak czytamy, abyśmy postępowali zgodnie Ewangelii. Wir wollen den Herrn Jesus bitten, dass er uns dazu Gnade schenkt. Chcemy prosić Pana Jezusa o to, aby dał nam łaskę do tego. Auch im Kolosserbrief ist von dem würdigen Wandel die Rede. Także w liście do Kolosan jest mowa o godnym postępowaniu. Da sagt der Apostel Paulus in Kapitel 1, tam, lese ab Vers 9. Tam w pierwszym rozdziale mówi apostoł Paweł, czytamy od wiersza 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełniemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Hier geht es um das würdig wandeln an der Seite unseres Herrn. Tu chodzi o to godne postępowanie u boku naszego Pana. Wenn die Kinder an der Seite des Vaters oder der Mutter gehen, jeśli dzieci idą obok taty, obok ojca albo matki, dann verhalten sie sich anders, als wenn sie so Jungens unter sich sind. To inaczej się zachowują, niż jakby ci, jakby chłopcy byli między sobą. Wir sollten uns bewusst sein, dass der Herr neben uns geht und steht. Powinniśmy być świadomi tego, że Pan stoi obok nas i chodzi razem z nami. Oft vergessen wir das. Często o tym zapominamy. Hier sehen wir, dass der Apostel darum betet, dass doch die Kolosser sich dessen bewusst sind. Tu widzimy, że apostoł Paweł się modlił za tym, aby ci Kolosanie byli świadomi tego. Welch eine hohe Person neben ihnen steht. Jakaż to wzniosła osoba jest obok nich, czy stoi obok nich. Er fordert sie auf, würdig des Herrn zu wandeln. On ich do tego zachęca, czy wzywa, aby oni godnie Pana postępowali. Und dazu ist die Erkenntnis seines Willens notwendig. A do tego potrzebne jest poznanie Jego woli. Und außerdem Weisheit und geistliche Einsicht. A ponadto jeszcze mądrość i duchowe rozeznanie. Sein Willen finden wir in seinem Wort. Jego wolę znajdujemy w Jego Słowie. Geistliche Einsicht. Duchowe rozeznanie albo zrozumienie. Macht uns das Wort Gottes verständlich oder wir nehmen Gottes Wort in das Herz auf. Sprawia, że Słowo Boże staje się dla nas zrozumiałe, albo inaczej, że my Słowo Boże przyjmujemy do naszego serca. Da ist es nicht nur eine allgemeine Kenntnis der Gedanken Gottes. Wtedy to Słowo nie pozostaje jedynie ogólną wiedzą myśli Bożych, sondern gleichzeitig dieses
dieser tiefe Wunsch auch entsprechend zu leben. Ale staje się to tak, że mamy równoczesne pragnienie, aby według Słowa Bożego żyć. Wenn der Apostel Paulus für die Gläubigen in Kolosse gebetet hat, jeśli apostoł Paweł modlił się za wierzącymi w Kolosach, dann darf uns das ein Ansporn sein, auch füreinander zu beten. To wtedy może to oczywiście być dla nas zachętą, abyśmy się modlili za siebie nawzajem. Wir sehen oft negative Auswirkungen in dem Leben unseres Bruders oder unserer Schwester. My często widzimy jakieś negatywne wpływy czy objawy w życiu naszego brata, naszej siostry. Das macht uns traurig. To nas czyni smutnymi. Und das ist sicherlich auch gut, wenn es uns traurig macht. I z pewnością to jest też dobre, jeśli się z tego powodu smucimy. Aber wir wollen uns fragen, haben wir auch für sie gebetet? Ale chcemy się zapytać, czy też modliliśmy się za nimi? Das ist sicherlich überaus wichtig, dass wir doch, dass das unser inneres Anliegen ist, dass doch die Herzen auf den Herrn Jesus gerichtet werden. Z pewnością to właśnie jest dobre, właściwe, jeśli nasze serca są... Das muss unser tiefer Wunsch sein, dass die Herzen auf den Herrn Jesus gerichtet werden. To musi być naszym głębokim pragnieniem, aby serca były skierowane czy kierowane na Pana Jezusa. Und dann sehen wir, was das, welche Auswirkungen es hat, wenn jemand wirklich des Herrn wandelt. Widzimy, jakie to ma wyniki i efekty, jeśli ktoś postępuje godnie Pana. Zu allem Wohlgefallen. Ku zupełnemu Jego upodobaniu. Das heißt, der Herr Jesus freut sich darüber. To znaczy, Pan Jezus się z tego raduje. Und unsere Mitgeschwister freuen sich darüber. I nasi bracia i nasze siostry się z tego radują. Und wenn die Kinder zur Ehre des Heilandes ihren Weg gehen, dann freuen sich die Eltern darüber. A jeśli dzieci chodzą też taką drogą miłą Panu, to i rodzice się z tego radują. Und dann wird uns hier gezeigt, in jedem guten Werk Frucht bringend, und wachsend in der Erkenntnis Gottes. Jest nam też tutaj pokazane, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Möchte der Herr uns Gnade schenken, dass aus unserem Leben Frucht für ihn hervorgeht. Aby Pan dał nam łaskę, aby z naszego życia wypływała, czy wydobywał się owoc dla Niego. Eine besonders wertvolle Frucht ist für den Herrn. Szczególnym owocem dla Pana jest, wenn aus unserem Munde Lob und Dank aufsteigen. Jeśli z naszych ust wznosi się chwała i dziękczynienie. Und wenn wir, wie es hier heißt, in der Erkenntnis Gottes wachsen. I jeśli my, jak tutaj napisane jest, wzrastamy w poznawaniu Boga. Im ersten Thessalonicher Brief wird uns auch erneut gezeigt, dass wir würdig wandeln sollen, und zwar würdig des Gottes. W pierwszym Thessaloniczan też nam jest pokazane, że mamy godnie postępować, mianowicie godnie Boga. Da heißt es in Vers 11, wir lesen ab Vers 10, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegenüber euch den Glaubenden waren. Drugi rozdział, 10 wiersz. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwy i sprawiedliwy i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga. Da wird uns also der würdige Wandel in Bezug auf Gott vor die Herzen gestellt. Tu to postępowanie godne Boga jest przedstawione przed nasze serca. Der große Gott möchte uns an seiner Seite sehen. Ten wielki Bóg pragnie widzieć nas u swego boku. Und möchte, dass wir uns so verhalten, dass es zu seiner Ehre ist. Pragnie, byśmy się zachowywali tak, jak to jest ku Jego czci. Und der Apostel Paulus konnte sich den Thessalonichern gegenüber vorstellen als einer. I apostoł Paweł mógł przedstawić siebie samego przed tych wierzących z Thessaloniki jako ktoś,
der sich heilig, das heißt Gott geweiht verhalten hat, który zachował się świątobliwie, to znaczy w oddaniu Bogu, der gerecht war in seinen Urteilen, który był sprawiedliwy w swoich ocenach czy osądach, und untadelig in seinem Verhalten. I nienaganny w swoim postępowaniu. Welch ein erhabenes Vorbild auch für uns. Cóż za wzniosły przykład także dla nas. Und dann hatte die Thessalonicher sowie die eigenen Kinder ermahnt und getröstet. Potem napominał tych wierzących z Thessaloniki jako osoby, które byłyby jego własnymi dziećmi. I też się tak, ich tak pocieszał. Zu den eigenen Kindern haben wir ja ein ganz besonderes Verhältnis. Do własnych dzieci mamy przecież szczególne relacje. Das ist auch gut so. I to też tak jest dobrze. Es sind die Kinder, die Gott uns anvertraut hat. Są to bowiem dzieci, które Bóg nam powierzył. Wie wichtig ist es, dass wir sie ermahnen und trösten. Jakże to jest też ważne, że ich napominamy i pocieszamy. Und sie auch immer wieder ermuntern, doch würdig des Gottes zu wandeln, dem sie angehören. I abyśmy ich wciąż na nowo zachęcali, by godnie postępowali tego Boga, do którego należą. Das betrifft alle die, die den Heiland angenommen haben. I to dotyczy wszystkich tych, którzy przyjęli Zbawiciela. Nun kommen wir zurück auf das würdig wandeln im Epheserbrief. Powracamy teraz do tego godnego postępowania w liście do Efezjan. Da sagt der Apostel Kapitel 4, Vers 1, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Tam w czwartym rozdziale pierwszym wierszu mówi apostoł, że mieli godnie postępować powołania. Wir sind also von Gott berufen worden. Jesteśmy więc powołani przez Boga. In Römer 8 wird uns das so gesagt. Rzymian 8 nam jest to w ten sposób powiedziane. Vers 29, denn welche zuvor erkannt hat, die hat auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 29. 29 wiersz, bo tych, których przedtem, 8 rozdział, list do Rzymian, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Und dann wird uns gezeigt, was Gott in seiner Gnade alles mit uns getan hat. A potem jest nam pokazane, co Bóg w swojej łasce już z nami uczynił. Welche aber zuvor bestimmt hat, diese hat auch berufen. Welche aber berufen hat, diese hat auch gerechtfertigt. Welche aber gerechtfertigt hat, diese hat auch verherrlicht. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Also wir sind berufen, um dem Herrn anzugehören. Więc jesteśmy powołani, aby należeć do Pana. Und jetzt soll unser Wandel dementsprechend sein. A teraz nasze postępowanie ma być odpowiednie do tego. Unser Verhalten in dieser Welt soll des großen Gottes würdig sein. Nasze postępowanie w tym świecie ma być godne tego wielkiego Boga. Und dann werden uns einige Wesenszüge vorgestellt, die der Herr in unserem Leben sehen möchte. I potem jest przedstawionych nam kilka cnót czy cech, które Pan chce, aby w naszym życiu były widoczne. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością. Das kommt nicht aus unserer natürlichen Art hervor. To nie wychodzi z naszej natury. Das ist von dem neuen Leben abhängig. To jest zależne od tego nowego życia. Und von der Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. I od działalności Ducha Świętego w naszym życiu. Aber welch eine Gnade, wenn sich das im Leben eines Gotteskindes zeigt. Ale cóż to za łaska, łaska jeśli to pokazuje się w życiu dziecka Bożego. Demut, dass wir uns nicht erregen, wenn wir verkehrt behandelt werden. Pokora to jest to, że się nie wznosimy wewnętrznie, jeśli ktoś się z nami niewłaściwie zachowuje, czy z nami w ten sposób obchodzi. Langmut, dass wir Geduld haben mit unserem Bruder, mit unseren Schwestern, mit unseren Kindern. Cierpliwość,
to jest to, że... Langmutgeduld. Jak inne słowo na cierpliwość? Powściągliwość może być też pewna, ale to właściwie w polskim języku... No, cierpliwość to znaczy mamy cierpliwość z naszymi braćmi, siostrami i z naszymi dziećmi. Und Sanftmut, dass wir in der rechten Weise anderen begegnen. I łagodność to jest to, że w należyty sposób wychodzimy naprzeciw kogoś innego. Und das kommt besonders zum Ausdruck in dem Nachsatz einander ertragend in Liebe. I to szczególnie wyraża się w tym zdaniu, które potem się tutaj pojawia, znosząc jedni drugich w miłości. Dazu brauchen wir alle Gnade. I wszyscy ku temu łaski potrzebujemy. Diese Gnade brauche ich. Tej łaski potrzebuję ja. Diese Gnade brauchst vielleicht auch du. I tej łaski być może potrzebujesz i ty. Und dann wird gesagt, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. I potem jest powiedziane, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Wir hatten ja schon gesehen im Philipperbrief, wie dieser einheitliche Geist notwendig ist für die Ausbreitung des Evangeliums. W liście do Filipian widzieliśmy już, jak ta jednomyślność w duchu jest konieczna do rozpowszechniania Ewangelii. Noch wichtiger ist die Einheit des Geistes, damit das Zeugnis des Herrn, da ist ein Leib, auch erkennbar wird. Jeszcze ważniejsza ta jedność ducha jest, jeśli chodzi o ciało Chrystusa, aby ta jedność, że jest jedno ciało, mogła się wyrazić w świadectwie. Wir können also durch das Wort Gottes erfassen, dass da ein Leib ist. Możemy więc przez Słowo Boże zauważyć czy pojąć, że jest jedno ciało. Dass alle Kinder Gottes zu diesem Leib des Christus gehören. I że wszystkie dzieci Boże należą do tego ciała Chrystusowego. Christus das Haupt, wir Glieder seines Leibes. Chrystus jest głową, a my członkami jego ciała. Aber damit das in der Praxis sichtbar wird, ale aby to w praktyce mogło stać się widoczne, ist die Einheit des Geistes notwendig. Jest potrzebna do tego jedność ducha. Diese innere Übereinstimmung, to ta wewnętrzna zgodność, und wir werden hier aufgefordert, uns zu befleißigen. Jesteśmy wzywani tutaj, abyśmy się starali o to. Damit doch in dem miteinander erkennbar wird, wir gehören zusammen. Wir sind Glieder eines Leibes. Aby we wspólnocie stało się to widoczne, że my należymy razem do siebie. Jesteśmy członkami jednego ciała. Wir wollen den Herrn bitten, dass uns auch in dieser schwierigen Zeit, in der wir heute leben, dazu Gnade schenkt. Chcemy prosić Pana, aby w tym trudnym czasie, w którym żyjemy, On dał nam też łaskę do tego. Wir haben dann im fünften Kapitel auch noch drei Stellen gelesen, wo es unseren Wandel als Christen geht. W piątym rozdziale czytaliśmy też trzy miejsca, gdzie chodzi o nasze zachowanie czy postępowanie jako chrześcijanie. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 1. W piątym rozdziale, w wierszu pierwszym jest napisane: Wandelt in Liebe. Postępujcie w miłości. Und zwar in dem Zusammenhang seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. I mianowicie w takim kontekście, że jest napisane: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Wir sind durch die neue Geburt, durch das neue Leben Kinder Gottes geworden. Przez nowe narodzenie, przez to nowe życie staliśmy się dziećmi Bożymi. Haben die Liebe des Heilands erfahren. Doświadczyliśmy miłość Zbawiciela. Und sollen nun auch etwas von der Liebe Gottes ausstrahlen in dieser Welt. A teraz mamy rozpromieniować coś, co nieco z miłości Chrystusa w tym świecie. Und besonders im Verhalten untereinander. I szczególnie też w naszym zachowaniu wzajemnym. Wandelt in Liebe. Chodźcie w miłości. Liebe und Licht sind ja Wesenszüge Gottes. Miłość i światłość są istotnymi cechami Boga. Gott möchte, dass diese Wesenszüge auch im Leben seiner Kinder sich zeigen. Bóg pragnie, aby te
Istotne cechy też stały się widoczne w życiu jego dzieci. Und da wird uns hier vor die Augen gestellt, i tak więc tutaj jest nam przedstawione, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas. In diesem Vers finden wir zwei Seiten des Werkes des Herrn Jesus. W tym wierszu znajdziemy dwie strony dzieła Pana Jezusa. Einmal für Gott hat er sich hingegeben als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Pierwsze to, że znajdujemy, że też wydał siebie samego jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Und für uns zeigt sich die Liebe des Christus darin, dass er am Kreuz unsere Sünden gesühnt hat. A dla nas miłość Chrystusowa pokazuje się w tym, że nasze grzechy on zgładził na krzyżu. Eine unfassbar große Liebe offenbart sich dort am Kreuz von Golgatha. Niepojęcie wielka miłość objawia się tam na krzyżu Golgoty. Immer wieder darf uns diese Liebe dazu bewegen, ihm Lob und Dank zu bringen. Wciąż na nowo ta jego miłość może pobudzać nas do tego, abyśmy przynosili mu chwałę i dziękczynienie. Und ein besonderer Dank ist auch, wenn in unserem Leben etwas von einer solchen Liebe offenbar wird. A szczególną wdzięcznością też jest to, gdy w naszym życiu objawia się coś z tej miłości Chrystusowej. Wenn die Liebe des Heilandes unser Verhalten in dieser Welt bestimmt. Jeśli miłość Chrystusowa, Zbawiciela, kieruje naszym zachowaniem, postępowaniem w tym świecie. Und wenn die Liebe zu unserem Bruder, zu unserer Schwester sich offenbart. Jeśli miłość naszego brata i naszej siostry się objawia. Wir brauchen dazu seine Gnade. Potrzebujemy do tego jego łaski. Wir haben eine zweite Stelle gelesen. Czytaliśmy drugie miejsce. Vers 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wiersz 8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Auch diesen Wesenszug möchte der Herr Jesus in unserem Leben sehen. Także ten charakter, czy taka cecha charakteru istotną, chce Bóg widzieć również w naszym życiu. Der Herr Jesus sagt, oder von dem Herrn Jesus wird uns in Johannes 1 gesagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen. W Jana 1 rozdziale jest nam powiedziane o Panu Jezusie, że jako światłość przyszedł na świat. Und in Johannes 9 heißt es, ich bin das Licht der Welt. I w Jana 9 rozdziale jest mowa o tym, że Pan Jezus powiedział, jam jest światłością świata. Johannes 1, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jana 1 rozdział, że światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Das Licht macht also die Finsternis hell. Więc światłość oświeca ciemność. Wenn wir in der Finsternis wandeln, dann sieht uns niemand. Jeśli chodzimy w ciemności, to nikt nas nie widzi. Dann tun wir vielleicht etwas, was wir im Licht nicht tun würden. Wtedy czynimy coś, co byśmy być może w światłości nie uczynili. Da will ich für die Kinder eine Geschichte erzählen. Tu chciałbym opowiedzieć taką historię dla dzieci. Ich habe ja schon gestern von dem Schulweg und von den Raben auf dem Schulweg gesprochen. Ja już wczoraj też mówiłem o tej mojej drodze do szkoły i o tych krukach przy drodze. Der Schulweg hatte für mich noch eine andere Besonderheit. Droga do szkoły posiadała dla mnie jeszcze inną szczególność. Auf so einem weiten Schulweg, der den Berg nach oben geht. Na tak długiej drodze do szkoły, która najpierw prowadziła pod górę. Da wird man müde. To staje się człowiek wtedy zmęczony. Da bummelt man, das heißt man geht langsam. Człowiek się zaczyna obijać i chodzi już pomalutku. Spielt unterwegs. Czasami się ktoś pobawi po drodze. Und dieser Schulweg hatte immer so Hügel und dann wieder ein kleines Tal. I ta droga do szkoły miała zawsze takie pagórki, znów małą dolinę i tak kilka razy. Und da kam ich als Junge an so einen Punkt.
jako chłopczyk przyszedłem do takiego momentu, von wo aus mich der Vater dann sehen konnte. Od którego już tatuś mógł mnie z domu widzieć. Von diesem Augenblick an, da war mein Schritt viel schneller. I od tego momentu mój krok stał się o wiele szybszym. Man wusste, der Vater kann das sehen, was ich jetzt tue. Bo ja wiedziało, że teraz już ojciec też, czy tatuś też może już widzieć, co ja teraz robię. Wollen wir nicht daran denken, dass der Heiland uns sieht? Czy nie chcemy też myśleć o tym, że Zbawiciel nas widzi? Das Auge des Herrn ruht auf uns. Oko Pana spoczywa na nas. Wir dürfen auch daran denken, wenn wir Gottes Wort hören. Możemy też myśleć o tym, gdy słyszymy Słowo Boże. Dann strahlt das Licht des Wortes Gottes in unsere Herzen. To wtedy światłość Słowa Bożego wpada do naszych serc. Wandelt als Kinder des Lichts. Chodźcie jako dzieci światłości. Wenn wir in der Finsternis wandeln, gdy chodzimy czy postępujemy w ciemności, dann kann es leicht dazu führen, dass wir etwas tun, was den Heiland verunehrt. To łatwo może nadarzyć się coś takiego, że dokonamy coś, co Pana zasmuca. Es wird uns ja hier unsere Stellung zuerst vor Augen geführt. Najpierw przedstawione jest nam nasze stanowisko. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Niegdyś byliście ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Das hat die Gnade Gottes bewirkt. To łaska Boża zdziałała. Aber nun muss ich das auch in unserem Leben zeigen. Ale teraz to też musi pokazać czy objawić się w naszym życiu. Und dann wird uns vorgestellt, worin denn das besteht, wenn wir im Licht unseren Weg gehen. Potem przedstawione jest nam, w czym to się pokazuje, jeśli chodzimy w światłości. Oder worin wird offenbart, dass wir neues Leben empfangen haben. Albo w czym objawia się to, że otrzymaliśmy nowe życie. Die Frucht des Licht besteht in aller Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Gütigkeit bedeutet, dobroć oznacza, wie gehe ich mit meinem Nächsten, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester um? W jaki sposób obchodzę się z moim bliźnim, z moim bratem, z moją siostrą? Habe ich ein hartes Urteil? Czy mam twardy osąd? Oder bewegt die Liebe mein Herz? Czy miłość kieruje moim sercem? Die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit. Owoc światłości to jest wszelka dobroć i sprawiedliwość. In einem der Psalmen heißt es, Gerechtigkeit und Güte haben sich geküsst. W jednym psalmie napisane jest, że sprawiedliwość i dobroć się pocałowały. Gerechtigkeit und Güte sind eigentlich Gegensätze, würde man denken. Właściwie pomyślano by, że sprawiedliwość i dobroć to są przeciwności. Aber dort am Kreuz von Golgatha, da hat der Herr Jesus beides zusammengebracht. Ale tam na krzyżu Golgoty Pan Jezus obie rzeczy ze sobą pojednał czy połączył. Die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes Gottes ist uns erschienen. Ta dobroć i miłość do człowieka pochodząca od Boga się objawiła, czy od Zbawiciela się objawiła. Und die Gerechtigkeit eines heiligen Gottes hat den Heiland getroffen. I sprawiedliwość świętego Boga dotknęła Zbawiciela. Er hat unsere Schuld gesühnt. On zgładził naszą winę. Und das muss immer wieder vor unseren Blicken stehen. I to musi być wciąż przed naszymi oczami. Besonders dann, wenn uns Unrecht geschehen ist. Szczególnie wtedy, jeśli jakaś nieprawość czy niesprawiedliwość została wykonana na nas. Gerechtigkeit bedeutet auch, dass wir alle Dinge gerecht beurteilen. Sprawiedliwość oznacza też to, że wszystkie rzeczy sprawiedliwie oceniamy. Den Kindern Israel wurde gesagt, gerechtes Eva. Do dzieci Izraela było powiedziane sprawiedliwa Efa. Das war das Hohlmaß. To była miara przestrzenna. Und gerechte Waage. I też sprawiedliwa waga. Und das ist nicht nur im natürlichen Leben notwendig. To nie tylko jest potrzebne w życiu zwykłym, naturalnym.
sondern auch in der geistlichen Beurteilung. Ale także w duchowym rozsądzaniu. Möchte der Herr uns dazu Gnade schenken. Aby Pan darował nam też łaski do tego. Gerechtigkeit kommt auch aus einem Leben hervor, das durch tiefe Übungen gegangen ist. Sprawiedliwość też wychodzi, czy pokazuje się w życiu człowieka, który przechodził przez głębokie trudności. Im Hebräerbrief wird den Gläubigen gesagt, w liście do Hebrajczyków jest powiedziane do wierzących, das, was sie getroffen hat, die Verfolgungen, die Leiden, że to, co ich spotkało, to znaczy te prześladowania i cierpienia, benutzt Gott, der Vater, zu ihrer Züchtigung. Że Bóg Ojciec używa tego ku ich karności. Also zu ihrer Erziehung. Więc do ich wychowania. Und da wird, heißt es in Hebräer 12, Vers 11, i jest napisane w Hebrajczyków 12, wierszu 11, alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Da sehen wir, wie aus schwierigen Umständen auch so etwas Wertvolles hervorkommen kann. Widzimy więc, z jak trudnych okoliczności może powstać, czy wydobyć się coś tak cennego. Eine besonders schöne Frucht der Gerechtigkeit wird uns auch im zweiten Korintherbrief gezeigt. Szczególny owoc sprawiedliwości jest nam też pokazany w drugim liście do Koryntian. Da heißt es in Kapitel 9. Tam napisane jest w rozdziale 9. Ich muss dazu vorher erst etwas sagen. Ja muszę jednak najpierw coś do tego powiedzieć. Die Korinther hatten sich bereit gefunden, für die notleidenden Christen in Jerusalem Geld zu sammeln. Wierzący z Koryntu zgodzili się, czy byli ochotni do tego, aby zgromadzić pieniądze czy jakieś dary dla tych ubogich z Jerozolimy czy z Judei. Und dann sagt der Apostel Paulus, i apostoł Paweł mówi na to, ich lese Vers 10, der aber dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, wird auch eure Saat darreichen und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. 10. Wiersz, 2. Korinthian 9. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Da wird also die Teilnahme an der Not anderer als eine Frucht der Gerechtigkeit uns vorgestellt. Więc ich udział w biedzie innych jest przedstawiony jako owoc sprawiedliwości. Und hier finden wir die Frucht des Lichts als Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Tutaj znajdujemy ten owoc światłości jako dobroć, sprawiedliwość i prawda. Gott wird uns als die Wahrheit vorgestellt. In Psalm 31 lesen wir, Bóg jest nam przedstawiony jako ten, który jest prawdą. W Psalmie 31 czytamy. Ach ja, hier. Vers 6 oder Vers 5, je nachdem, wie die Übersetzung ist. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. 6. wiersz, ja czytam jak jest w niemieckim. W ręce Twoje polecam ducha mego, odkupiłeś mnie, Panie Boże prawdy. Und in Jeremia 10, Vers 10, i w Jeremiaszu 10 rozdziale, w 10 wierszu, stellt sich Gott noch einmal als Gott der Wahrheit vor. Aber der Herr ist Gott in Wahrheit, oder wie es in der Anmerkung heißt, aber Gott, der Herr ist Wahrheit. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem, albo tak jak jest w niemieckim odnośniku, ale Pan jest Bogiem prawdy. Wir lesen ja in Johannes 14, dass der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
W Jana 14 rozdziale czytamy też, że Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Und als der Herr Jesus vor Pilatus stand, da sagte er: a gdy Pan Jezus stał przed Piłatem, to wtedy powiedział: ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Ja narodziłem się po to i przyszedłem na ten świat, abym dał świadectwo prawdzie. Und nun möchte der Herr, dass auch unser Leben durch Wahrhaftigkeit, durch Wahrheit gekennzeichnet ist. I Pan chce, aby i nasze życie teraz było nacechowane prawdą. Hier hatten wir gelesen: die Frucht des Lichts besteht in Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Tu czytaliśmy, że owoc światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Und dann wird es in einem dem Leben eines Gotteskindes so sein, potem sprawa w życiu dziecka Bożego będzie taka, dass er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Że on będzie dochodził tego, albo badał, czy sprawdzał to, co jest Panu miłe. Da werden wir nicht danach suchen, ob wir etwas tun können, weil es nicht genau im Worte Gottes verboten ist. Wtedy nie będziemy się zachowywali tak, że będziemy dążyli do czegoś to uczynić, dlatego, bo nie jest to wyraźnie zabronione w Słowie Bożym. Sondern dann liegt es uns am Herzen zu prüfen und das zu erkennen, was dem Herrn gefällt. Ale będziemy wtedy zachowywali się tak, że będziemy dochodzili do tego, co się Panu podoba. In Römer 12, im zweiten Vers, wird uns das so ähnlich vor die Herzen gestellt. W Rzymian 12, drugim wierszu, w podobny sposób to jest nam przedstawione. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wir kommen nun in Kapitel Epheser 5 zu der Stelle. W Efezjan 5 dochodzimy teraz do miejsca, do tego miejsca. Vers 15. 15 wiersz. Gebt nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wir haben also im Epheserbrief gesehen, die Aufforderung, würdig zu wandeln, würdig der Berufung. Widzieliśmy więc w liście do Efezjan, że to wezwanie, że mamy postępować godnie powołania. Wir wurden aufgefordert, in Liebe zu wandeln. Byliśmy wzywani do tego, byśmy chodzili w miłości. Und im Licht zu wandeln. I w światłości. Und jetzt wird uns gesagt, wir sollen als Weise wandeln. A teraz powiedziane jest nam, że mamy postępować jako mądrzy. Sorgfältig. Starannie czy dokładnie. Wir hatten uns ja daran erinnert, przypominaliśmy sobie, dass wir im Lichte wandeln, że my chodzimy w światłości. Nur dann kann man einen geraden Weg erkennen. Tylko wtedy można rozpoznać prostą drogę. Wenn es um uns her dunkel ist, kann man leicht vom Wege abkommen. Jeśli wokół nas jest ciemno, to łatwo można zboczyć z drogi. In einem Kinderlied in Deutschland singen wir: takiej pieśni dla dzieci w Niemczech śpiewamy: wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Jeśli my odwrócimy się od niego, to stanie się wokół nas ciemno. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz ist freudeleer. Nasze chodzenie wtedy staje się już niepewne, a nasze serce jest puste, bez radości. Also wenn wir als Weise wandeln sollen, dann prüfen wir sorgfältig, was die Gedanken Gottes sind. Więc jeśli mamy postępować jako mądrzy, to pilnie badamy, jakie są myśli Boże. Wie tun wir das in der Praxis? A jak praktycznie to czynimy? Da prüfen wir, was Gottes Wort sagt.
Badamy, czy sprawdzamy, co mówi Słowo Boże na to. Und lesen Gottes Wort unter Gebet. Czytamy Słowo Boże z modlitwą. Indem wir ihn bitten, lass mich doch deinen Weg wissen. Prosząc go, spraw, abym mógł twoją drogę rozpoznać. Dann wird uns gesagt, die gelegene Zeit auszukaufen, denn die Tage sind böse. Jeszcze jest tutaj dodane, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Das bedeutet zuerst für uns, und das möchte ich auch den Kindern so ans Herz legen. I chciałbym to też położyć na serca dzieci, że to oznacza dla nas, dass wir die Jugendzeit benutzen, um Gottes Wort kennenzulernen. Abyśmy czas dzieciństwa i młodości wykorzystali na to, abyśmy nauczyli się Słowa Bożego. Die Gedanken Gottes in das Herz aufzunehmen. Abyśmy myśli Boże przyjmowali do naszych serc. Und dann ihn auch zu bitten, gib mir auch Gnade danach zu handeln. I Jego też prosili o to, aby dał nam łaski do tego, byśmy też postępowali według tych myśli. Wir sehen dann eine Gefahr, die uns in diesen Versen vorgestellt wird. Widzimy też niebezpieczeństwo, które jest nam przedstawione w tych wierszach. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość. Sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Ale bądźcie wypełnieni duchem. Das ist sicherlich im natürlichen Leben schon eine große Gefahr. Z pewnością to i w życiu normalnym, naturalnym już jest niebezpieczeństwem. In Sprüche 23 wird uns das ja so ernst vor die Augen gemalt. W Przypowieściach Salomona w 23 rozdziale to tak w poważny sposób jest nam przedstawione. Da heißt es Kapitel 23, Vers 31, sieh den Wein nicht an, wenn er sich rot zeigt, wenn er im Becher blinkt, leicht hinunterkleidet. I wiersz 31 mówi tak: nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Und dann finden wir die Auswirkungen. I znajdujemy tego efekty. Sein Ende ist, dass er speist wie eine Schlange und sticht wie eine Fieber. Deine Augen werden seltsame sehen und dein Herz wird verkehrte Dinge reden. Bo w końcu ukąsi jak wąż i wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. Dann sehen wir, dass ein solcher gar nicht mehr die Umstände, in denen er sich befindet, erfassen kann. Widzimy, że taka osoba nie potrafi już rozeznać wszystkich okoliczności, w których się znajduje. Du wirst sein wie einer, der im Herzen des Meeres liegt und wie einer, der auf der Spitze eines Mastes liegt. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Man hat mich geschlagen, es schmerzte mich nicht, man hat mich geprügelt, ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę. Bei uns in Deutschland gibt es eine schlimme Gefahr für Jugendliche. U nas w Niemczech jest takie straszne niebezpieczeństwo dla młodzieży. Da wird ein Wetttrinken gemacht, bis man das Bewusstsein verliert. Czyni się takie wyścigowanie, czy taką konkurencję, kto najwięcej wypije, aż straci przytomność. Wie ernst ist es, wenn Kinder von Gläubigen da hineingezogen werden? Jakże to jest poważne, jeśli dzieci wierzących są wciągane w takie coś. Und dann in Sünde fallen, die manchmal das ganze Leben hindurch Auswirkungen hat. I potem wpadają w grzech, który ma konsekwencje na całe życie. Und hier sehen wir noch eine weitere Gefahr in dem letzten Vers oder am Ende des 35. Vers, dass der Betreffende sagt, ich will es wieder tun, will ihn nochmals aufsuchen. I w 31. wierszu pod koniec widzimy jeszcze dalsze niebezpieczeństwo, które mówi o tym, że znów do niego on powróci, do tego alkoholu. Da erkennen wir die Abhängigkeit, in die jemand gekommen ist. Tu rozpoznajemy tą zależność, ten nauk, do którego potem człowiek wpada. Und leider müssen wir sagen, es gibt auch Kinder Gottes, die nicht wachsam waren und dann in eine solche Abhängigkeit gekommen sind. I niestety musimy powiedzieć, że i dzieci Boże niestety nie byli
trzeźwi czy czujni i wpadli znów w taką zależność. Aber das hat hier auch eine durchaus geistliche Bedeutung. Ale to tutaj ma jak najbardziej też duchowe znaczenie. Der Wein, die Freuden dieser Welt. Wino przedstawiające radości tego świata. Wenn wir den Wein, die Freuden dieser Welt genießen, jeśli to wino, więc te radości tego świata zażywamy, dann können wir leicht in Ausschweifung geraten. To wtedy szybko możemy wpaść w rozpustę. Dann werden wir unnüchtern, czy w rozwiązłość stajemy się nieczeźwi. Dann können wir die Dinge nicht mehr recht beurteilen. I otaczające rzeczy nie potrafimy już właściwie rozeznać. Dann können wir das, was Gottes Wort uns klar vor die Augen stellt, nicht mehr richtig bewerten. I to, co Słowo Boże jasno nam przedstawia przed nasze oczy, nie jesteśmy w stanie już właściwie ocenić. Und Satan möchte das. Szatan tego pragnie. Dass wir dann auf Stimmen hören, die nicht der Stimme des Heiligen Geistes entsprechen. Abyśmy wtedy słuchali głosów, które nie są zgodne z głosem Ducha Świętego. Es ist überaus ernst, wie viele Stimmen heute an das Ohr, besonders der jungen Geschwister, herandringen. Jakże to poważne, ile głosów w czasie dzisiejszym dochodzi do uszu, szczególnie też młodzieży. Aber wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, ale gdy jesteśmy napełnieni czy wypełnieni duchem, wenn wir den Heiligen Geist nicht betrügen, jeśli nie zasmucamy Ducha Świętego, dann können wir das Verkehrte von dem Wahren unterscheiden. Wtedy jesteśmy w stanie rozróżnić to, co jest błędem, od tego, co jest prawdą. Und was für unser gemeinsames Leben als Kinder Gottes so überaus wichtig ist, a to, co dla naszego wspólnego życia jako dzieci Boże jest w nadmiarę ważne, wird uns hier im 19. Vers gesagt. Jest nam tu powiedziane w wierszu 19. Redend zueinander. Z listu do Efezjan, rozmawiając z sobą. In Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dank sagen alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Welch ein Segen, wenn aus den Häusern der Kinder Gottes Loblieder emporsteigen. Jakże, jakież to błogosławieństwo, jeśli z domów wierzących pieśni pochwalne wznoszą się w górę do Boga. Und wenn Dank aus den Herzen aufsteigt. I gdy wdzięczność też wznosi się z serc. Dank für die Errettung. Wdzięczność za zbawienie. Dank für die Gnade auf unserem Weg. Wdzięczność za łaskę na naszej drodze. Dank auch für die Brüder und Schwestern, die der Herr uns zur Seite gestellt hat. Wdzięczność za braci i za siostry, których Pan podarował nam, których nam On podarował. Dank für sein Wort, das er uns in die Hand gelegt hat. I wdzięczność za swoje słowo, które też nam włożył do ręki. Wir lesen einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Czytam fragment z pierwszego listu do Koryntian z 14 rozdziału. Von Vers 23 bis Vers 36. Od 23 do 36 wiersza. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówiąc będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem,
inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech. I to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty, jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir als Kinder Gottes miteinander umgehen. Zajmowaliśmy się tym, jak my jako dzieci Boże obchodzimy się ze sobą. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was Gottes Wort sagt über das Verhalten im Hause Gottes. Chcemy teraz się zająć tym, co Słowo Boże mówi na ten temat, jak się mamy zachowywać w domu Bożym. Im Psalm 94 lesen wir. W Psalmie 94 czytamy: Deinem Hause geziemt Heiligkeit. Twojemu domu przystoi czy należy świętość. Psalm 93, Vers 5. Psalm 93, wiersz 5. Panie, ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief, Kapitel 3. Apostel Paweł pisze do Tymoteusza w pierwszym swoim liście w rozdziale 3. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. To piszę do ciebie w nadziei, że wkrótce do ciebie dotrę. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Filarem i podwaliną prawdy. Es ging also dem Apostel Paulus darum, dass der junge Timotheus wusste, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Apostołowi Pawle więc chodziło o to, aby ten młody Tymoteusz wiedział, jak należy się zachowywać w domu Bożym. Und wenn wir uns damit jetzt beschäftigen wollen, dann wollen wir uns zuerst die Zusammenkünfte als Versammlung ansehen. A jeśli chcemy się zająć tym tematem, to najpierw musimy przyjrzeć się różnorodnym sposobom zgromadzania się, czy rodzajem zgromadzeń wierzących. In Apostelgeschichte 2 wird uns mitgeteilt. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale jest nam przekazane. Vers 42. 42. Wiersz. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Zusammenkünfte haben wir, um die Lehre der Apostel kennenzulernen. Zgromadzenia czy spotkania mamy po to, aby nauczyć się nauki apostołów czy apostolskiej. Oder ganz allgemein die Lehre des Wortes Gottes. Albo mówiąc ogólnie, naukę Słowa Bożego. Auch die Zusammenkünfte zum Brechen des Brotes. Także zgromadzenia na łamanie chleba. Und die Zusammenkünfte zum Gebet. I zgromadzenia na modlitwę. Auch die Gemeinschaft ist von großer Bedeutung für das Zusammenleben der Kinder Gottes. Również wspólnota albo społeczność jest bardzo istotna dla życia wspólnego dzieci wierzących. Eine ausführliche Beschreibung
gibt Gottes Wort, wie wir uns bei dem Zusammenkunft zur Belehrung verhalten sollen. Bardzo wyraźne pouczenie daje nam słowo, jeśli chodzi o to zgromadzenie na pouczenie czy na ogłoszenie Słowa Bożego. Zusammenkünfte zur Belehrung sind auch Zusammenkünfte zur Erbauung. Zgromadzenia na nauczenie czy pouczenie są również zgromadzeniami ku zbudowaniu. Dieses Wort Erbauung finden wir auch beim Bauen des Hauses Gottes. To słowo zbudowanie znajdujemy także przy budowie Domu Bożego. Da wird uns die Grundlage gezeigt. Tam jest przedstawiony ten fundament. Der Jesus sagt ja in Matthäus 16. Pan Jezus mówi bowiem w Mateusza 16. Auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. I na tej skale zbuduję mój kościół, czy moje zgromadzenie. Der Fels, der Herr Jesus, ist die Grundlage. I tą skałą jest sam Pan Jezus. On jest fundamentem. Er ist auch der Baumeister. On także jest mistrzem budowniczym, czy budowlanym. In Epheser 2 wird uns gezeigt, Efezjan 2 jest nam pokazany, dass der Herr Jesus der Eckstein ist. Że Pan Jezus jest kamieniem węgielnym. Es heißt dort aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Jest tam powiedziane, zbudowani na gruncie czy fundamencie apostołów i proroków. Werdet auch ihr selbst mit aufgebaut zu einem geistlichen Tempel im Herrn. I wy jesteście współbudowani do przybytku, do duchowego przybytku. Und in 1. Korinther 3 wird uns gezeigt, dass der Herr auch uns benutzen möchte. I w 1. Koryntian 3 rozdziale pokazane jest, że Pan i nas chce użyć właśnie do tej budowy. Da sagt er, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Tam on mówi, że jako mądry mistrz budowniczy on założył fundament. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Ale niech każdy baczy na to, jak na tym buduje. Und da sehen wir unsere Verantwortung. W tym bauen. Widzimy naszą odpowiedzialność przy budowie. Da heißt es in Vers 12, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Wiersz 12 mówi tak, a czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Da gibt es solche, die Lohn empfangen. I będą tacy, którzy otrzymają nagrodę. Da gibt es welche, die Schaden leiden. Czy zapłatę. A są tacy, którzy odbiorą szkodę. Weil ihr Werk verbrennen wird. Dlatego, iż ich dzieło spłonie. Das kann in den Augen der Menschen groß sein. A to w oczach ludzi może być coś wielkiego. Wenn es aber der Prüfung Gottes nicht standhält, ist es wertlos. Ale jeśli to nie jest w stanie utrzymać się w ogniu czy w badaniu Bożym, to jest to bezwartościowe. Hier im Korintherbrief, tu w liście do Koryntian, finden wir auch das Wort erbauen oder auferbauen. Znajdujemy też to słowo zbudować kogoś, czy podbudować. Und auch da werden wir an unsere Verantwortung erinnert. I także tutaj przypominana nam jest nasza odpowiedzialność. Da geht es aber um das Bauen an dem Bild des einen Leibes. Ale tutaj chodzi o budowlę w obrazie tego jednego ciała. Und zwar geht es darum, dass der Leib Christi auferbaut wird. Chodzi o to, aby ciało Chrystusowe było zbudowane. Der Leib Christi in diesem Bild ist vollständig. Ciało Chrystusowe w tym obrazie jest zakończone, nie ma żadnych braków, jakichś członków. Aber er muss Auferbauung empfangen. Ale to ciało musi otrzymać zbudowanie.
Und im Epheserbrief im 4. Kapitel Ephesian, 4. rozdziale, wird uns gezeigt, jest nam pokazane, dass der Herr dafür Sorge trägt, że Pan troszczy się o to. Kapitel 4, Vers 11. 4. rozdział, 11. wiersz. Er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten der Lehrer und Lehrer. 11. wiersz mówi tak, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Und es wird uns gezeigt, wozu dieser Dienst dient. I pokazane nam jest też, na co ta służba jest, czy po co, tak. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, albo w niemieckim, aby udoskonalić świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Und das Ziel ist, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum erwachsenen Mann. A celem tego wszystkiego jest, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Gott möchte uns gebrauchen, dass wir zur Auferbauung dieses Leibes mitwirken. Bóg chce użyć nas do tego, byśmy mogli współdziałać w tym budowaniu tego ciała. Zwar wird uns im Epheserbrief gezeigt, dass er einzelne Personen zur Auferbauung seines Leibes gebraucht. Wprawdzie jest w liście do Efezjan nam pokazane, że on chce, czy używa pojedyncze osoby do budowania swojego ciała. Für unsere Tage Evangelisten, Hirten und Lehrer. Dla naszych dni są to ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Im ersten Korintherbrief im 14. Kapitel, w 1. Koryntian 14, da wird uns eine andere Seite gezeigt. Pokazana nam jest inna strona. Wenn die Versammlung als solche zusammenkommt, jeśli zgromadzenie się schodzi, soll der Dienst zur Auferbauung dienen. To wtedy służba ma służyć zbudowaniu. In Kapitel 14, Vers 1 lesen wir, w rozdziale 14, wierszu 1 czytamy, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber dass ihr weissagt. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Weissagen bedeutet reden, getrieben durch den Heiligen Geist. Prorokować to oznacza mówić pod napędem czy prowadzeniem Ducha Świętego. Sicherlich war im Anfang auch dieses Reden verbunden, indem neue Offenbarungen den Gläubigen mitgeteilt worden sind. Pewnością takie prorokowanie z początku w tamtym czasie było też powiązane z tym, że nowe prawdy były objawiane takim osobom do przekazania ich innym. Eben durch die Propheten des Neuen Testaments. Mianowicie przez proroków Nowego Testamentu. Und solche prophetischen Schriften finden wir ja auch in der Heiligen Schrift enthalten. I takie pisma prorockie znajdziemy też zawarte w Słowie Bożym. Aber das Wort Gottes ist heute abgeschlossen, sodass es keine neuen Offenbarungen mehr gibt. Ale na dzień dzisiejszy Słowo Boże jest zakończone, tak iż nie ma już jakichś nowych objawień. Und doch ist das Weissagen, der prophetische Dienst, sehr wichtig in der Versammlung. A jednak prorokowanie czy służba prorocza jest bardzo ważna w dniu dzisiejszym w zgromadzeniu. Dass der Heilige Geist wirksam ist und das eine oder andere Wort auf die Herzen und Gewissen der Zuhörer legt. Aby Duch Święty był działający i niejedno słowo mógł położyć na serca i sumienia wierzących. Und es wird uns in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, auch gezeigt, wie das geschieht. I w tym fragmencie, którego czytaliśmy, pokazany nam jest też, w jaki sposób to się dokonuje. Als erstes haben wir gelesen im Vers 23. Jako pierwszy czytaliśmy w wierszu 23. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu. Das ist etwas Großartiges, wenn alle Kinder Gottes
an einem Ort zusammenkommen. To jest coś cudownego, jeśli wszyscy dzieci Boże schodzą się na jednym miejscu. Heute durch die Zerrissenheit der Kinder Gottes ist das nicht mehr sichtbar. Dzisiaj przez te rozdarcie wśród dzieci Bożych takie coś już jest niemożliwe. Aber wenn wir haben die Verheißung, die der Herr Jesus gegeben hat. Ale mamy tą obietnicę, którą dał Pan Jezus. Wenn sich zwei oder drei versammeln zu seinem Namen hin. Jeśli dwóch albo trzech zgromadza się do Jego imienia, dann sagt der Herr Jesus, da bin ich in der Mitte. To Pan Jezus mówi, tam ja jestem w pośrodku nich. Und dieses Vorrecht dürfen wir auch heute noch genießen. I my aż do dzisiaj możemy cieszyć się tym przywilejem. Zu seinem Namen hin bedeutet nicht nur, dass man sagt, wir versammeln uns in dem Namen des Herrn Jesus. Być zgromadzonym do Jego imienia to nie oznacza to, że my tylko mówimy, że się zgromadzamy do Jego imienia. Sondern, dass unser Verhalten auch in Übereinstimmung mit seinen Gedanken ist. Ale oznacza to to, że nasze zachowanie jest zgodne z Jego myślami. Auch bei den Zusammenkünften der Gläubigen. Także w przypadku zgromadzeń wierzących. Und dass der Heilige Geist wirksam sein kann. I to, że Duch Święty może i ma wolność do działania. Dass es eben ein Weissagen gibt, ein Reden getrieben durch den Heiligen Geist. To, że może też istnieć wśród zgromadzenia prorokowanie, mówienie pod napędem Ducha Świętego. Die Wirkung des Heiligen Geistes kann durch menschliche Anordnungen behindert werden. Działalność Ducha Świętego można jej przeszkodzić przez ludzkie zarządzenia. In vielen Gruppen gibt es Prediger. Wśród wielu grupów chrześcijan istnieją jacyś kaznodzieje czy pastorzy. Oder Pastoren. Czy pastorzy. Die dann festlegen, welches Lied gesungen wird. Którzy z góry już zakładają, jaka będzie śpiewana pieśń. Welcher Abschnitt gelesen wird. Jaki będzie czytany fragment. Und die sich auch vorbereiten auf den Dienst. I którzy się przygotowują też na taką służbę. Sicherlich ist Vorbereitung der Brüder auf den Dienst notwendig. Z pewnością pewnego rodzaju przygotowanie braci na służbę jest konieczne. Aber nicht in dem Bewusstsein, an diesem Sonntag werde ich sprechen. Ale nie w takiej świadomości, że w następującą niedzielę będę ja mówił. Mein Mitbruder ist ja dann und dann an der Reihe. Bo mój brat to przecież on jest w tym i w tym czasie, jest jego kolejność. Oder ein Prediger predigt jeden Sonntag. Albo jakiś kaznodzieja głosi co niedzielę. Das kann alles aufrichtig sein. To wszystko może być nawet i szczere. Aber widerspricht uns dem, was Gottes Wort uns hier zeigt. A jednak jest to przeciwne temu, co Słowo Boże nam tutaj pokazuje. Es ist ein großes Vorrecht, wenn wir an einem Ort zusammenkommen. Jest to wielkim przywilejem, gdy schodzimy się na jednym miejscu. Und wenn wir uns zu dem Namen des Herrn Jesus hin versammeln. I gdy schodzimy się, czy zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa. Und dann sehen wir hier in diesen Versen eine wichtige Voraussetzung bei den Zusammenkünften. Ale w tych wersetach widzimy też ważny warunek dla takich zgromadzeń. Es wird uns hier ein negatives Beispiel zuerst vor die Augen gestellt. Jako pierwsze nam jest przedstawiony negatywny przykład. Es war ja damals so, dass Gott seiner Versammlung Sprachen gegeben hat. Było w tamtym czasie tak, że Bóg swojemu zgromadzeniu dał dar języków. Aber hier sehen wir die Ausübung der Sprachen, dass sie in einer nicht rechten Weise geschieht. Ale tu widzimy, że wykonanie czy praktykowanie tego daru języków jest praktykowane w niewłaściwy sposób. Es wird gesagt, es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein. Jest tu powiedziane, że wchodzą jacyś niewierni albo nierozeznani albo niewierzący. Werden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Czyż nie powiedzą, że szalejecie? Ganz anders war es, als der Herr die Sprachen gegeben hat am Pfingsttag. Całkiem inaczej sprawa się miała, gdy Pan dał ten dar w czasie Zielonych Świąt.
Da waren Juden in Jerusalem aus ganz unterschiedlichen Gebieten. Wtedy byli Żydzi w Jerozolimie z różnorodnych miejsc. Und sie hörten die wunderbare Gnade Gottes von dem Werk des Herrn Jesus in ihrer eigenen Sprache. I słyszeli tą cudowną łaskę o dziele Pana Jezusa w swoim własnym języku. Die es nicht verstanden haben, die sagten, die sind voll süßen Weines. Ci, którzy tego nie rozumieli, mówili o nich, że oni są pełni młodym winem się upili. Że młodym winem się upili. Die es verstehen konnten, die waren beeindruckt von der Gnade Gottes, die in dem Herrn Jesus erschienen ist. A ci, którzy to rozumieli, byli pod wrażeniem łaski Bożej, która objawiła się w Panu Jezusie. Und wenn jetzt in der Versammlung in Korinth Ungläubige hereinkamen, a jeśli teraz w zgromadzeniu w Koryncie tam przyszli jacyś niewierzący, oder solche, die nicht belehrt waren, albo tacy, którzy byli niepouczeni, und es wurde in Sprachen geredet, dann konnten sie das Geredete nicht verstehen. I ktoś mówił jakimś językiem, to oni nic z tego nie mogli zrozumieć. Und sie sagten natürlich, die sind von Sinnen. I oczywiście, że powiedzieli, że oni szaleją. Ganz im Gegensatz dazu, a w zupełnym przeciwieństwie do tego, wird uns dann ein positives Beispiel gegeben. Jest nam tutaj pokazany pozytywny przykład. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger und Unkundiger kommt herein, so wird von allen überführt und von allen beurteilt. Znaczy, jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo ktoś, który jest niepouczony czy nierozeznany, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Wir haben zuerst gesehen, dass das, was geredet wird, auch verstanden werden muss. Widzieliśmy, że to, co jest mówione, musi też być zrozumiane. Das ist ja auch hier heute bei uns so. To i dzisiaj też jest tak wśród nas. Wenn das, was ich rede, nicht übersetzt wird, dann kann es niemand verstehen. Jeśli to, co mówię, nie będzie tłumaczone, to nikt tego nie zrozumie. Und Segen kann nur jeder empfangen, der das Geredete versteht. I błogosławieństwo odebrać może tylko ten, który to, co jest mówione, rozumie. Das ist natürlich auch von Bedeutung, wenn alle die Sprache kennen, dass wir uns so ausdrücken, dass doch das Geredete verstanden wird. To oczywiście ma też tą samą wagę, jeśli wszyscy mówią w tym samym języku, aby to, co było mówione, też było rozumiane czy zrozumiane przez słuchaczy. Und das zweite, was uns hier vorgestellt wird, a to drugie, co nam jest tutaj przedstawione, das, es heißt hier, er wird überführt. Tutaj jest napisane, że jeszcze raz. In Vers 24, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. To on jest przez wszystkich jakby badany, ale znaczy objawione jest to, co jest w jego życiu i przez wszystkich jest on osądzony. Bei dem Fremden kommen Fragen auf. U tego obcego pojawiają się pytania. Und welch eine Gnade, wenn durch Gottes Wort Herz und Gewissen getroffen werden. I cóż za łaska, jeśli przez Słowo Boże serce i sumienie jest poruszone. Das ist die große Verantwortung, wenn wir Gottes Wort verkündigen. Tak, to jest właśnie tą wielką odpowiedzialnością, jeśli głosimy Słowo Boże. Dass das Gelesene verstanden wird. Aby to przeczytane było zrozumiane. Und dass es Herz und Gewissen erreicht. I aby osiągło serca i sumienia. Hier finden wir, dass uns mitgeteilt wird, dass es solche gab, deren das Verborgene des Herzens offenbar wurde und sie auf ihr Angesicht fielen und Gott anbieteten. Tu czytamy o tym, że byli tacy, których skrytości serca wyszły na jaw i którzy upadli na twarz i uwielbiali Boga, czy oddali Mu pokłon. Welch eine Gnade, wenn durch die Verkündigung des Evangeliums Menschen zum Glauben kommen und Anbeter Gottes werden. Cóż za łaska, jeśli ludzie przez głoszenie Ewangelii dochodzą do wiary i stają się wielbicielami Boga. In gleicher Weise, wenn die Herzen der Geschwister erreicht werden und sie Segen empfangen durch Gottes Wort. I tak samo sprawa się ma, jeśli wierzący
otrzymują łaskę przez to głoszone słowo i też błogosławieństwo przez to, że też to rozumieją. Hier wird uns dann vom Vers 26 an der Ablauf zu einer Versammlungsstunde gezeigt. I od 26 wiersza jest nam pokazany przebieg takiego rodzaju zgromadzenia. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, to powinno być, każdy z was służy psalmem, czy ma jakiś psalm, naukę, inne objawienie, inne językami i inny ich wykładem. Das heißt, Gott hat die Brüder befähigt, zu den Schwestern, da hören wir nachher noch etwas. To znaczy, że Bóg uzdolnił braci, jeśli chodzi o siostry, to coś później na ten temat usłyszymy. Dass ein jeder etwas beitragen kann. Uzdolnił braci do tego, że każdy może coś dodać do zgromadzenia. Ein psalm, eine lehre. Psalm czy nauka. Eine offenbarung. Objawienie. Welch eine gnade, wenn das so in den zusammenkünften ist. Jakaż to łaska, jeśli tak sprawa się ma w zgromadzeniach. Nicht ein predigersystem. Nie jakiś system jak pewnego kaznodziei. Sondern die brüder bitten den herrn, dass sie doch gebraucht werden können zur Auferbauung der Versammlung. Ale bracia proszą Pana, aby mogli być użyteczni do zbudowania zgromadzenia. Auferbauung durch das, was der Herr in seiner Gnade darreicht. Zbudowanie przez to, co Pan w swojej łasce daruje. Alles geschehe zur Erbauung. Wszystko niech się dzieje ku zbudowaniu. Wir können einmal sehen, dass der Dienst gegenüber Ungläubigen zur Buße und Umkehr führt. Możemy widzieć, że służba taka prowadzi do, jeśli chodzi o niewierzących, do pokuty i do nawrócenia. Der Dienst in der Versammlung der Gläubigen. Ale służba w zgromadzeniu wierzących. Dass zur Befestigung dient. Że ona służy ku wzmocnieniu, czy do stabilizacji. Wir hatten uns ja erinnert, dass die ersten Gläubigen verharrten in der Lehre der Apostel. Przypomnieliśmy sobie, że pierwsi wierzący trwali w nauce apostolskiej. Sie haben sich also immer wieder neu mit dem Wort Gottes beschäftigt. Więc wciąż na nowo zajmowali się Słowem Bożym. Und der Apostel Petrus schreibt in seinem zweiten Brief. I apostoł Paweł pisze w swoim drugim liście. Vers, Kapitel 1, Vers 12. W pierwszym rozdziale, w wierszu 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Da sehen wir also, er hat an Gläubige geschrieben, die die Wahrheit des Wortes Gottes kannten. Widzimy więc, że on pisał do wierzących, którzy już znali prawdę Bożą. Aber er wollte sie doch immer wieder an diese Dinge erinnern. Ale on wciąż na nowo chciał im te rzeczy przypominać. Das haben auch wir nötig. I my tego potrzebujemy. Manchmal denken wir vielleicht, das habe ich ja alles schon mal gehört. Czasami myślimy sobie, przecież ja to wszystko już słyszałem. Aber ist es fester Bestandteil in unseren Herzen? Ale czy jest to takim mocnym, czy prawdziwym kawałkiem, czy częścią mojego serca? Und im dritten Kapitel schreibt der Apostel Petrus noch einmal. I w trzecim rozdziale apostoł Piotr jeszcze raz pisze. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Trzeci rozdział, wiersz pierwszy. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawy umysłu waszego. Das ist also der Zweck eines Dienstes, dass die lautere Gesinnung in den Herzen aufgeweckt wird. Taki jest więc cel takiej usługi, aby utrzymać w czujności prawy umysły nasze. Wir hatten also gesehen, dass nach dem Worte Gottes jeder sich beteiligen kann. Widzieliśmy więc, że według Słowa Bożego każdy może dać się użyć. Der Herr möchte uns gebrauchen. Pan chce nas użyć.
in irgendeiner Weise dazu beizutragen, dass die Versammlung Erbauung empfängt. I w jakiś sposób do tego się dołożyć, aby zgromadzenie otrzymało zbudowanie. Dadurch wird nicht beeinträchtigt, dass es an anderer Stelle heißt. I przez to nie wpływa to jakoś negatywnie na to, co jest napisane na innym miejscu. Zum Beispiel in Kapitel 12, 1. Korinther 12, auch in Römer 12. Na przykład w 12. rozdziale tego listu, albo też w Rzymian 12. Dass Gott den Gliedern unterschiedliche Funktionen zugeteilt hat. Że Bóg tym członkom podarował, czy przekazał różne jakieś funkcje albo działalności. Kapitel 12, Vers 8 heißt es, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen und so weiter in demselben Geist. Tam 8 i 9 wiersz. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Es kommt also darauf an, dass alles in harmonischer Weise zusammen zur Wirkung kommt. Chodzi więc o to, aby wszystko w sposób harmonijny, aby to mogło usłużyć ku zbudowaniu. Wenn es hier heißt, ein jeder. Jeśli tu jest napisane, jeśli niech każdy, czy jeden z was, ale niech każdy, dann wird uns dazu in Vers 31 gesagt, to w wierszu 31 jest nam tutaj dodane, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować. Damit alle lernen und alle getröstet werden. Aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Also es gibt die Freiheit zum Dienst. Więc istnieje wolność do służby. Aber wir finden auch in diesem Abschnitt, dass uns die Verantwortung vor Augen gestellt wird. Ale widzimy też w tym fragmencie, że i odpowiedzialność jest nam tutaj pokazana. Wir finden das in Vers 26 am Ende. Znajdujemy to w 26 wierszu pod koniec. Alles geschehe zur Verantwortung. Entschuldigung. Alles geschehe zur Erbauung. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Also wir müssen uns fragen, wenn ich den Mund öffne, ist das zur Erbauung der Versammlung? Musimy się więc pytać, jeśli otworzę usta, czy jest to ku zbudowaniu? Schlimm ist es, wenn eine Versammlung über den Dienst seufzt. Straszna to rzecz, jeśli zgromadzenie wzdycha z powodu służby. Dass entweder der Inhalt nicht verstanden wird. Że albo treść jest nierozumiana. Oder dass etwas dem Worte Gottes entgegensteht. Albo gdy coś z tego głoszonego jest przeciwne Słowu Bożemu. Hier haben wir gesehen, es geschehe alles zur Erbauung. Tu widzieliśmy, niech wszystko to odbędzie się ku zbudowaniu. In Vers 31 wird uns gesagt, w wierszu 31 jest nam powiedziane, damit alle lernen und alle getröstet werden. Aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Da sehen wir, dass auch die Lehre in der rechten Weise weitergegeben werden muss. Widzimy, że i nauka musi być przekazywana w odpowiedni sposób. Und es kann durchaus sein, dass einem die Aufgabe gegeben ist, die Lehre des Wortes Gottes auf Herz und Gewissen zu legen. I jak najbardziej może być, że jednemu jest dane prawdę czy naukę Bożą kłaść na serca i sumienia wierzących. Und oder, wie es hier heißt, alle getröstet werden. Albo, jak tu napisane jest, że wszyscy będą zachęceni. Auch das dient zur Auferbauung. I to służy ku zbudowaniu. Es gab damals und gibt heute Seelen, die niedergebeugt sind. I w tamtym czasie dzisiaj są dusze, które są przygnębione. Die müssen aufgerichtet werden. Ich trzeba znów wyprostować. Und das ist die Verantwortung, wenn wir einen Dienst tun. I taka właśnie jest odpowiedzialność powiązana z tym, jeśli my służymy. Belehrung
oder Tröstung. Pouczenie albo pocieszenie. Stärkung durch das Wort Gottes für den weiteren Glaubensweg. Wzmocnienie przez Słowo Boże na dalszą drogę wiary. Wir finden dann auch, dass wir die Verantwortung haben, aufeinander Rücksicht zu nehmen bei dem Dienst. Znajdujemy też to, że mamy taką odpowiedzialność, by mieć uwagę na jeden na drugiego, czy zważać na siebie nawzajem. Einmal sollten nur zwei oder drei reden. Pewnego razu to jest powiedziane, że tylko dwóch albo trzech miało mówić. Das wird uns in Bezug auf die Sprachen gesagt, in Vers 27. To jest powiedziane w stosunku do mówienia językami, wiersz 27. Das wird uns auch in Bezug auf den prophetischen Dienst in Vers 29 gezeigt. I w stosunku do służby proroczej jest to nam też pokazane w wierszu 29. Propheten lasst zwei oder drei reden, die anderen lasst urteilen. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht nur denken, ich rede jetzt. A potem jest to ważne, że nie, żebyśmy nie myśleli sobie, ja teraz mówię. Es heißt in Vers 30, wenn einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, zuteil wird, so schweige der Erste. W wierszu 30 jest napisane, lecz jeśli by ktoś innych siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Wenn also der Herr einem anderen etwas auf das Herz legt, dann muss ich auch schweigen können. Jeśli więc Pan komuś innemu położy coś na serce, to muszę też być w stanie, abym milczał. Wir sehen, dass der Dienst in der Versammlung immer mit inneren Übungen verbunden ist. Widzimy więc, że służba w zgromadzeniu zawsze jest powiązana z wewnętrznymi ćwiczeniami. Aber welch eine Gnade, wenn der Heilige Geist wirken kann. Ale cóż za łaska, jeśli Duch Święty potrafi działać. Und das kann er, wenn wir ihn nicht betrüben. I on to potrafi wtedy, jeśli go nie zasmucamy. Deswegen ist es eine große Verantwortung, wenn wir zur Versammlung gehen. Dlatego jest to wielką odpowiedzialnością, gdy udajemy się do zgromadzenia. Dass wir in einem Zustand sind, dass der Heilige Geist uns zum Dienst gebrauchen kann. Abyśmy byli w takim stanie, by Duch Święty mógł użyć nas do służby. Aber dann finden wir noch ein Hinweis in diesem Abschnitt. Ale w tym fragmencie znajdujemy jeszcze jedną wskazówkę. Da heißt es in Vers 29, tam jest napisane w wierszu 29, in Bezug auf den prophetischen Dienst, co do służby proroczej, die anderen lasst urteilen. A inni niech osądzają. Das bedeutet nicht, dass man in einem kritischen Geist urteilt. To nie oznacza, że się osądza czy ocenia w jakimś duchu krytycznym. Es muss uns immer bewusst sein, dass der Herr, dass die Werkzeuge, die der Herr benutzt, schwach sind. Bo zawsze musimy być świadomi tego, że te narzędzia, które używa Pan, są słabe. Sicherlich gibt es eine unterschiedliche Befähigung. Z pewnością istnieje różne uzdolnienie. Aber der Herr möchte gerade das Schwache benutzen zum Segen für sein Volk. Ale Pan właśnie to, co słabe, chce użyć jako błogosławieństwo dla swego ludu. Wenn wir aufgefordert werden zu urteilen, jeśli jesteśmy wzywani do tego, by coś ocenić albo osądzić, dann bedeutet es, dass wir prüfen sollen, ob das, was gesagt wird, auch mit dem Worte Gottes in Übereinstimmung ist. To oznacza to, że mamy badać i sprawdzać, czy to, co jest mówione, jest zgodne ze Słowem Bożym. Und dann wollen wir dem Herrn danken für das, was wir gehört haben. A potem chcemy też Panu dziękować za to, co żeśmy słyszeli. In einer weiteren Ermahnung, die uns hier vorgestellt wird, w dalszym napomnieniu, które jest nam tutaj przedstawione, da heißt es in Vers 34, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen. To wiersz 34 mówi, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Ale jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów.
Denn es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu reden. Bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Und dann sehen wir, dass dieses Wort ja in weiten Bereichen der Christenheit nicht geachtet wird. Widzimy, że to słowo w szerokich okręgach chrześcijaństwa jest lekceważone. Dazu hat man Ausreden. I ma się też wymówki na to. Man sagt, man lebt in einer anderen Zeitperiode. Mówi się, że żyjemy w innym czasie. Oder man sagt sogar, Paulus war ein Frauenfeind, deswegen hat er das geschrieben. Albo mówi się nawet, że Paweł był wrogiem kobiet, dlatego tak napisał. Das kommt daher, wenn man das Wort Gottes missachtet. To właśnie pochodzi z tego, jeśli ktoś lekceważy albo lekceważy Słowo Boże. Wir wollen im Herzen festhalten, was der Apostel Paulus im ersten, im zweiten Timotheusbrief schreibt. Chcemy trzymać się tego, co apostoł Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza. Kapitel 3. Rozdział 3. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Cały Pismo. 16. Wiersz 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wiersz 16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Wir wollen dankbar sein, dass uns dieses Zeugnis im Worte Gottes gegeben ist. Chcemy być wdzięczni za to, że takie świadectwo jest nam dane w Słowie Bożym. Wir wollen Gottes Wort achten und zu unserem Gewissen reden lassen. I chcemy też zważać na Słowo Boże i pozwalać Mu, by przemawiało do naszych sumień. Und dazu gehört auch, dass die Frauen schweigen. I do tego należy też to, że niewiasty milczą. Welch eine Gnade, wenn wir das so antreffen können. Jakaż to łaska, jeśli w zgromadzeniach coś takiego znajdujemy. Gerade in unseren Tagen, wo die Stellung der Frau anders dargestellt wird, als Gottes Wort es uns zeigt. Szczególnie w naszych czasach, w których stanowisko kobiety inaczej jest głoszone, niż Słowo Boże nam to pokazuje. Wir kommen zum Zusammenkommen zum Gebet. Przechodzimy teraz do zgromadzenia na modlitwę. Wir wollen dazu einige Verse aus 1 Timotheus 2 lesen. Przeczytamy do tego parę wersetów z 1 Tymoteusza 2 rozdziału. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, za królów i za wszystkich przełożonych, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Da finden wir die verschiedenen Formen des Gebets. Znajdujemy tutaj różne rodzaje modlitwy. Wir können ja aus anderen Schriftstellen entnehmen, dass es ein persönliches Gebet gibt. Z innych miejsc możemy odebrać, że istnieje modlitwa osobista. So wie wir es bei Daniel finden, der dreimal des Tages seine Knie gebeugt hat. Tak jak znajdziemy to u Daniela, który trzykrotnie w ciągu dnia zginał swoje kolano. Das ist sicherlich segensreich, wenn wir das für uns persönlich üben. I z pewnością jest to pełne błogosławieństwa, jeśli dla samych siebie tak to praktykujemy. Aber von großer Bedeutung ist auch das gemeinsame Gebet. Ale wielką wagę, czy wielkie znaczenie ma również modlitwa wspólna. Und hier werden uns eine verschiedene Art und Weise des Gebets vorgestellt. I tutaj są nam przedstawione różne rodzaje modlitwy. Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Błagania, modlitwy, prośby za kimś innym, dziękczynienia. Gebet ganz allgemein bedeutet reden mit Gott. Modlitwa, tak mówiąc ogólnie, oznacza rozmowa z Bogiem. Flehen bedeutet
Błaganie oznacza ein intensives Rufen, wenn besondere Notsituationen vorhanden sind. Intensywne wołanie, jeśli nastają sytuacje biedy. An verschiedenen Stellen wird auch Gebet und Flehen nebeneinander genannt. W różnych miejscach modlitwa i błaganie czy wołanie jest przedstawione obok siebie. Von der Prophetin Anna hören wir o tej prorokini Anny słyszymy, dass sie mit Fasten und Flehen diente. Że służyła z postem i z błaganiem czy wołaniem. Uns wird gar nicht mitgeteilt, worin dieses Flehen bestand. I nam nie jest pokazane, w czym, czy co to było, o co ona wołała. Aber sicherlich hat sie die Not im Volke Gottes empfunden. Ale z pewnością odczuwała tą biedę w ludzie, w ludu Bożym. Und ernsthaft zu Gott gerufen um Rettung. I poważnie wołała do Boga o zbawienie, czy ratunek. Dann durfte sie durch die Gnade Gottes den Retter sehen. I potem przez łaskę Bożą mogła ona zobaczyć tego Zbawiciela. So ein Flehen wird manchmal auch nur mit Gebet bezeichnet. Takie wołanie czy błaganie czasami tylko jest zatytułowane słowem modlitwa. Wenn wir daran denken, dass Petrus im Gefängnis war, jeśli myślimy o tym, że Piotr był w więzieniu, und dann geschah von der Versammlung ein anhaltendes Gebet, ein Flehen zu Gott. I potem ze zgromadzenia wznosiła się do Boga trwała modlitwa. Und Gott schenkte in seiner Gnade, dass Petrus freigelassen, freikam. I Bóg w swojej łasce podarował to, że Piotr został uwolniony. Durch die Macht Gottes. Przez moc Bożą. Es werden hier auch Fürbitten genannt. Są tutaj też wspomniane prośby za kimś innym. Fürbitte bedeutet, dass das Gebet nicht unsere persönlichen Umstände betrifft. To słowo tutaj, prośba za kimś innym, oznacza, że nie są to prośby dotyczące naszych osobistych spraw, sondern dass wir für andere eintreten im Gebet. Ale to, że wstawiamy się za innymi w modlitwie. Ein schönes Beispiel finden wir da bei Abraham. Piękny przykład na to znajdujemy w Abrahamie. Als er für die Gerechten in Sodom betete. Gdy on modlił się za tymi sprawiedliwymi w Sodomie. Wie ernsthaft war doch dieses Gebet. Jakże poważna była ta modlitwa. Zuerst ging sein Glaube so weit, dass er betete, wenn 50 Gerechte da sind. I jego modlitwa aż posunęła się do tego, że modlił się o to, że nawet jeśli 5 wierzących czy sprawiedliwych tam się znajdzie. Dann wurde sein Glaube immer stärker, dass er für die 10 Gerechten in Sodom betete. Nee, das ist falsch. Er hat erst 50, 40 und so weiter. Ja, ja. Aber dann zum Schluss waren es 10. Ja, zum Schluss. Ja, das wollte ich sagen. Ach, du hast gerade 5 gesagt, nicht 50. 50. Ja? Ach, dann habe ich mich verdammt. Najpierw on modlił się o to, żeby, jeśli znajdzie się tam 50 wierzących, żeby Pan ich ocalił, a potem zszedł aż do liczby 10. Ja. Und es waren auch keine 10 Gerechten in Sodom. Ale w Sodomie nie było ani nawet 10 sprawiedliwych. Aber Gott in seiner Gnade hat Lot und seine 2 Töchter herausgeführt. Ale w swojej łasce Bóg wyprowadził Lota ze swoimi dwoma córkami. Eigentlich auch seine Frau. Właściwie też i jego żony. Nur sie hing so an Sodom, dass sie sich umwandte und dann zu einer Salzsäule erstarrte. Ale ona była tak powiązana z Sodomą, że się odwróciła i potem stała się słupem solnym. Das ist so ein ernstes Beispiel, wie einer auf dem Weg zur Rettung ist. Jest to poważny przykład na to, jak ktoś jest w drodze do zbawienia, und dann sich doch wieder umwendet zur Welt. A jednak z powrotem powróci do świata. Manches Kind hat in seiner frühen Jugend so einen Schritt vorwärts getan. Niejedno dziecko w swoim młodym wieku dokonało takiego kroku w kierunku zbawienia. Und auf einmal sich wieder zur Welt zurückgewandt. I nagle znów odwróciło się do świata. Der Herr Jesus sagt, gedenket an Lots Weib.
Pan Jezus mówi: wspominajcie na żonę Lota. Aber wir wollen es genauso halten, wie es Abraham getan hat. Ale my chcemy postępować tak samo, jak to czynił Abraham. Inbrünstig flehen für unsere Kinder. Który, to znaczy gorliwie wołając za naszymi dziećmi. Inbrünstig flehen für die Menschen, die uns umgeben. Gorliwie wołając za tymi ludźmi, którzy nas otaczają. Aber wir dürfen auch Fürbitte tun für die Diener, die Gott gebraucht. Ale również możemy prosić za tymi sługami, których Pan używa. Im Epheserbrief im 6. Kapitel lesen wir, w liście do Efezjan w 6. rozdziale czytamy, dass den Gläubigen gesagt wird, zu aller Zeit betend mit, in Vers 18, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. W wierszu 18 powiedziane jest, 6. rozdział, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. Also wir werden ernsthaft ermahnt, mit Gebet und Flehen vor Gott zu treten. Więc poważnie jesteśmy napominani, aby w modlitwie i w błaganiu przyjść do Boga. Und für alle Heiligen Fürbitte zu tun. I modlić się za wszystkimi świętymi. Und der Apostel fügt dann hinzu, und für mich, damit mir Rede verliehen wird, im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. I apostoł Paweł potem dodaje, aby też modlili się i za nim, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Es werden uns hier im 1. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, auch Gründe genannt oder Inhalte unserer Gebete. Tu w 1. Tymoteusza, 2. rozdziale są też przedstawione nam tematy albo treść, która może być, czy ma być w naszych modlitwach. In Bezug auf Könige und alle, die in Hoheit sind, w stosunku do królów i wszystkich przełożonych, dürfen wir bitten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdig im Ernst. Możemy prosić, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Es ist eine große Gnade, dass wir in einem Land leben können, wo wir uns ungestört versammeln können. Jest to wielką łaską, że żyjemy w kraju, w którym bez zakłóceń możemy się zgromadzać. Das war nicht immer so. Tak nie zawsze było. Aber Gott hat es uns jetzt geschenkt. Ale Bóg nam to teraz podarował. Wir dürfen ernsthaft darum beten, dass der Herr es uns erhält. I poważnie możemy też modlić się za tym, aby Pan nam to utrzymał. Wie schnell kann eine solche Zeitperiode vorübergehen? Jak szybko taki czas może się zmienić? Wir kennen andere Länder, die auch in unseren Tagen schwere Verfolgungen erdulden. Znamy inne kraje, które i w naszych czasach doznawają strasznych prześladowań. Christen in China, chrześcijanie w Chinach, Korea, albo w północnej Korei, in Birma, albo w Birma, Nepal, Bhutan, w Nepalu, w Butanie, auch in manchen Gebieten von Afrika. Także w pewnych rejonach Afryki, den vielen islamischen Ländern, tych, tak wielu też muzułmańskich krajach, überall müssen Kinder Gottes leiden, wenn sie den Namen des Herrn Jesus bekennen. Wszędzie tam dzieci Boże muszą cierpieć, jeśli wyznają imię Pana. Wir wollen nicht vergessen, für sie im Gebet einzutreten. I nie chcemy zapominać, abyśmy też stawiali się za nimi w modlitwach. Aber dann auch heißt es hier für alle Menschen. Ale też tu jest powiedziane potem za wszystkimi ludźmi. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bóg chce, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Welch eine Gnade, wenn Menschen errettet werden, wenn das Evangelium Eingang in die Herzen findet. I cóż za łaska, gdy ludzie stają się zbawieni i gdy Ewangelia znajduje otwarte drzwi w sercach. Aber wir wollen auch darum beten, dass doch das Wort Gottes
zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Ale chcemy też modlić się za tym, aby Słowo Boże doprowadziło w ich sercach także do poznania prawdy. Dass Kinder Gottes den Weg finden, den er uns in seinem Wort vorgezeichnet hat. Aby dzieci Boże znalazły też tą drogę, którą Jego Słowo nam wyznaczyło Jego Słowo nam wyznaczyło. Wir werden ermahnt, im Gebet anzuhalten. Jesteśmy więc napominani, byśmy trwali w modlitwie. Und das wollen wir nicht in unseren persönlichen Gebeten nur tun, i tego nie chcemy czynić tylko w naszych osobistych modlitwach, sondern auch im gemeinsamen Gebet. Ale także w wspólnych modlitwach. Und welch eine Gnade, wenn sich da der Mund öffnet, um die Anliegen des Herzens vor unserem Gott auszubreiten. Jakaż to łaska, jeśli usta się otwierają, aby nasze prośby, czy to, co leży nam na sercu, przedłożyć przed Boga. Wir kommen jetzt zu dem Zusammenkommen als zum Brechen des Brotes. Dochodzimy teraz do zgromadzenia na łamanie chleba. Das ist ein hohes Vorrecht, das der Herr uns gegeben hat. Jest to wysoki przywilej dany nam przez Pana. Er hat uns gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. On powiedział nam, to czyńcie na pamiątkę moją. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Obersaal war, gdy Pan Jezus był ze swoimi uczniami na sali górnej, da lesen wir, dass er nach dem Mahl, nach dem Passamahl, to czytamy, że on po wieczerzy, to znaczy wieczerzy paschalnej, Brot nahm und es gebrochen hat, wziął chleb i go łamał. Und zu den Jüngern sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. I do uczniów powiedział, to jest ciało moje, które będzie za was wydane. Und als er den Kelch gab, sagte er, wziął kielich, to powiedział, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. To jest ten nowy kielich w mojej, nowy kielich przymierza, w krwi, która za wielu będzie wylana. Und wir wollen dankbar sein, dass wir diese sichtbaren Zeichen seines Todes vor uns haben. I chcemy być wdzięczni za to, że też te widoczne znaki Jego śmierci mogą być przed nami. Das Brot und den Kelch. Chleb i ten kielich. Und wir wollen auch das zu unseren Herzen reden lassen. I chcemy też, czy pozwólmy też na to, by i to przemawiało do naszych serc. Es offenbart uns die Liebe des Heilandes. Bo to objawia nam miłość Zbawiciela. Er ist in den Tod gegangen, um unsere Sünden zu sühnen. On poszedł w śmierć, aby zgładzić nasze grzechy. Und wenn er sagt, tut dieses zu meinem Gedächtnis, a jeśli on mówi, to czyńcie na pamiątkę moją, dann wollen wir doch da nicht fehlen, wo die Gläubigen zusammenkommen, um ihm Lob und Anbetung zu bringen. To nie chciejmy tam brakować, czy nie chciejmy tego, byśmy nie byli właśnie na tym miejscu, gdzie są wierzący zgromadzeni, aby przynosić Jemu uwielbienie. Er erwartet dieses für uns. On oczekuje tego od nas. Aber wir haben dabei auch eine ganz besondere Verantwortung. Ale mamy przy tym też szczególną odpowiedzialność. Da heißt es in 1. Korinther 11, jest napisane w 1. Korinther 11, wer also irgend das Brot isst und den Kelch trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Vers 27. Wiersz 27, że to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Wenn wir die vorhergehenden Verse betrachten, gdy rozważymy poprzedzające wersety, dann finden wir in Vers 20, to w 20 wierszu znajdziemy zuerst diese wertvolle Feststellung, dass sie an einem Ort zusammengekommen sind. To znajdujemy to cenne stwierdzenie, że oni zgromadzali się na jednym miejscu. Aber dann wird uns vorgestellt, ale potem jest nam przedstawione, dass sie das Mahl des Herrn missachtet haben. Że zlekceważyli wieczerzę pańską. Das heißt, ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Bo jest napisane, każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy
I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts haben? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Durch ihr Verhalten beim Mahl des Herrn hatten sie die Versammlung Gottes missachtet. Przez swoje postępowanie podczas wieczerzy pańskiej lekceważyli czy wzgardzili tymi, którzy są w ludzie Bożym. Sie hatten in unwürdiger Weise an dem Mahl des Herrn teilgenommen. Oni brali udział w sposób niegodny w łamaniu chleba. Und es wird uns zur Warnung gesagt, i służy nam to jako ostrzeżenie. Jeder prüfe sich selbst. Każdy niech bada siebie samego. Da ergibt sich die Frage, in welchem Zustand nehmen wir an dem Mahl des Herrn teil. I tworzy się pytanie, w jakim stanie my bierzemy udział w łamaniu chleba. Ist alles hinweggetan, was die Gemeinschaft mit dem Herrn und die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes behindert. Czy jest wszystko usunięte, co przeszkadza w społeczności z Panem i w społeczności z wierzącymi? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Pan Jezus mówi w Mateusza 5 rozdziale, zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, wprawdzie co nieco innym kontekście, 5 Vers 23, 5 rozdział, wiersz 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Jeśli by więc składał dar swój na ołtarzu, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Wie wichtig ist es, dass einmal in unserem persönlichen Leben nichts ist, was die Gemeinschaft behindert? Jakże to ważne, aby jako pierwsze w naszym osobistym życiu nie było niczego, co przeszkadza społeczności z Panem. Und zum anderen nichts im Zusammenleben der Kinder Gottes. A po drugie, aby niczego takiego nie było w wspólnym życiu wierzących, czy dzieci Bożych. Das können Probleme in der Ehe sein. Mogą to być problemy w małżeństwie. Das können Spannungen zwischen Eltern und Kindern sein. Napięcia. Mogą to być napięcia w rodzinach. Das kann auch etwas sein. Aha, pomiędzy rodzicami a dziećmi. Das kann auch etwas sein unter den Geschwistern. Ale to może też być coś wśród braci i sióstr. Vielleicht kann der Herr unsere Natur benutzen, damit solche Spannungen auftreten können. Dass mit so etwas eintritt. Der Herr kann uns dazu benutzen? Nein. Vielleicht kann es kommen, dass aus unserer Natur heraus wir etwas tun, was diese Spannungen auslöst. W jak szybki czy prosty sposób może coś wyjść z naszej natury, co wywoła takie napięcie? Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns Gnade schenkt, dass wir in würdiger Weise teilnehmen. I chcemy Pana prosić też o to, abyśmy brali udział w łamaniu chleba w sposób godny. Wenn wir uns geprüft haben und feststellen, da ist etwas, was nicht in Ordnung ist, gdy zbadaliśmy siebie i stwierdzamy, że jest coś, co jest nie w porządku, dann heißt es hier nicht, dann bleibe er zu Hause, to nie jest tutaj napisane, to wtedy niech pozostanie w domu, sondern es heißt hier, so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Ale jest tutaj napisane, niech więc je, znaczy niech się doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Das heißt, dass wir es in Ordnung bringen, to znaczy, że my to uporządkujemy, dass wir dann in der rechten Weise an dem Mahl des Herrn teilnehmen. I że potem we właściwym stanie bierzemy udział w Wieczerzy Pańskiej. Der Herr Jesus weist uns auch auf Folgen hin, die das mit sich bringt, wenn wir in unwürdiger Weise teilnehmen. Pan Jezus również pokazuje nam następstwa tego, jeśli bierzemy udział w łamaniu chleba w sposób niegodny. Es wird uns hier gesagt, Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank
und ein Gutteil sind entschlafen. 30. Wiersz mówi, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Und wenn wir uns selbst beurteilten, würden wir nicht gerichtet. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Also wenn uns etwas bewusst wird, dann heißt es für uns. Więc jeśli coś nam stanie się świadome, im ersten Johannesbrief, to jest napisane w pierwszym liście Jana, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to jest on wierny i sprawiedliwy, że odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Sicherlich steht im Vordergrund die Sünde vor dem Herrn zu bekennen. Z pewnością na pierwszym miejscu stoi to, by wyznać ten grzech przed Panem. Aber wenn wir gegen einen Bruder, gegen eine Schwester gesündigt haben, ale jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko bratu albo siostrze, dann ist es auch nötig, da ein Bekenntnis abzulegen. To i konieczną rzeczą jest to, by złożyć też, znaczy, aby wyznać to też przed tą osobą. Und wie strahlt doch in diesen Versen die Gnade Gottes hervor. Jakże więc z tych wersetów promieniuje łaska Boża? Selbst wenn wir gerichtet werden, wenn der Herr uns züchtigen muss. Nawet gdy bywamy sądzeni, jeśli Pan musi nas karcić, dann werden wir nicht mit der Welt verurteilt. To nie, my nie będziemy osądzeni czy potępieni ze światem. Die Züchtigung ist für diese Erde. Karcenie jest dla tego świata. Selbst wenn wir zu denen gehören, die entschlafen. Nawet jeśli należymy do tych, którzy ze względu na sąd pański zasnęli. Wir werden nicht mit der Welt verurteilt. My nie jesteśmy razem ze światem potępieni. Aber volle Freude können wir nur genießen, wenn wir unser Leben ordnen. Ale zupełną radość możemy zażywać tylko wtedy, gdy nasze życie uporządkujemy. Und wenn wir in würdiger Weise an dem Mahl des Herrn teilnehmen. I gdy w sposób godny bierzemy udział w Wieczerzy Pańskiej. In 1. Korinther 10 wird uns auch noch gesagt, w 1. Korinther 10 też nam jest powiedziane, dass wir am Tisch des Herrn eine gemeinsame Verantwortung haben. Że przy stole Pana mamy również wspólną odpowiedzialność. Auch möchten wir dieser Verantwortung als Versammlung entsprechen. Chcemy też zadośćuczynić temu, tej odpowiedzialności w zgromadzeniu. Und nichts in unserer Mitte zulassen, i do niczego nie dopuścić w pośród nas, was nicht den Gedanken des Herrn entspricht. Co nie jest zgodne z myślami Pana.